Zimą jakość powietrza w naszych domach drastycznie się pogarsza. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego? Wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz i sezonem grzewczym, nasze pomieszczenia stają się bardziej szczelne, co oznacza, że rzadziej wietrzymy i wymieniamy powietrze. Poza tym roślinność za oknem traci swoje oczyszczające właściwości, a suche powietrze w domu jest prawdziwą zmorą dla zdrowia. Efekt? Suche powietrze nie tylko powoduje przesuszenie skóry i błon śluzowych, ale również sprzyja infekcjom dróg oddechowych. Optymalna wilgotność powietrza w domu powinna oscylować w granicach od 40 do 60%. Sprawdzenie poziomu wilgotności jest naprawdę proste. Wystarczy zaopatrzyć się w higrometr dostępny w wielu sklepach, a jeśli wilgotność jest zbyt niska, nawilżacz powietrza może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem. Warto pamiętać, że nawilżacz nie tylko podnosi wilgotność, ale również może pomóc w łagodzeniu objawów alergii, zmniejszając ilość unoszących się w powietrzu pyłków. A co z wietrzeniem? To jedno z najprostszych i najskuteczniejszych działań, jakie możemy podjąć. Krótkie, intensywne wietrzenie nawet w zimowe dni wprowadzi do domu świeże powietrze, pozbawiając nasze wnętrza toksyn i wilgoci. Warto pamiętać, że zamknięte pomieszczenia szybko gromadzą dwutlenek węgla, co może prowadzić do zmęczenia i spadku koncentracji. Przewietrzanie nawet na kilka minut wystarczy, by poprawić jakość powietrza i dać nam dawkę świeżości. A czy wiesz, że istnieją rośliny, które naturalnie filtrują powietrze? Wiele popularnych roślin doniczkowych, takich jak fikus benjamin, paprotka, skrzydłokwiat czy dracena pochłania toksyny, takie jak formaldehyd, benzen czy amoniak i uwalnia tlen, co sprawia, że powietrze staje się czystsze. Co więcej, te rośliny nie są zbyt wymagające. Możesz bez problemu ustawić je w sypialni czy salonie, gdzie będą działać na korzyść Twojego zdrowia. Rośliny te nie tylko poprawią jakość powietrza, ale również mogą przyczynić się do lepszego snu i samopoczucia. Czystość to klucz. Kurz i pyłki unoszące się w powietrzu, szczególnie zimą, potrafią drażnić drogi oddechowe. Kurze na meblach najlepiej ścierać wilgotną ściereczką, aby nie wzbijały się w powietrze. Zasłony, dywany i obicia mebli, które są prawdziwymi magnesami na kurz, warto regularnie prać, aby ograniczyć ilość alergenów. Dbając o jakość powietrza zimą, dbasz o swoje zdrowie i komfort. Kilka prostych działań, jak regularne wietrzenie, utrzymanie odpowiedniej wilgotności oraz wprowadzenie roślin doniczkowych, może sprawić, że zimowe dni staną się dla Ciebie znacznie przyjemniejsze. Oddychaj pełną piersią i poczuj różnicę.